Cześć, witajcie. Dzisiaj prosto z podwrocławskiego Amazona dotarł do mnie z Amazonu DE dysk SSD, napęd SSD, bo niektórzy puryści językowi będą mnie tutaj poprawiać. Pamięć masowa Solid State Drive od firmy Crucial, konkretnie flagowy model z konsumenckiej serii MX500, piąta generacja już. W tej chwili dysków. Ja miałem kiedyś MX100, niestety padł mi kontroler po zapisaniu jedynie 6 TB danych. Na szczęście jeszcze przed 3-letnim okresem gwarancji dostałem zwrot środków. Szkoda, bo liczyłem, że dostanę jakiś inny dysk na pamięciach MLC, ale z drugiej strony na szczęście miałem inne dyski w komputerze. Tutaj ewentualnie, jeżeli powstanie materiał, to Wam go podlinkuję, żebyście sobie zobaczyli, jak to wyglądało. A teraz przejdźmy do Crucial MX500. Dzisiaj speed testu nie będzie, bo słuchajcie, wiadomo, że ograniczeniem tutaj jest standard SATA 3, 550 MB zapis, 550 mniej więcej MB na sekundę odczyt, nieco inne opakowanie, 7 mm dysk, wspiera SATA 3, czyli 6 gigabitów na sekundę, 2,5-calowy napęd oczywiście. W środku informacja, że powinniśmy mieć dystans do 9,5 mm, bo ten SSD jest tak wąski, że w niektórych wnękach laptopowych może się po prostu może być za duży luz, jak go będziemy montować. Informacja o oprogramowaniu. Można wejść na stronę Crucjala. Mamy jeszcze informację, że o Wielkiej Brytanii. Natomiast sam dysk oczywiście jest produkowany w Chinach. Model 500 GB. Oznaczenie. Nie, przepraszam, Meksyk, słuchajcie. Te dyski robi się w tej chwili, jak widać, w Meksyku. No to spore zaskoczenie dla mnie przynajmniej. Z boku Crucial MX 2,5 cala. Nic szczególnego. I tutaj mamy z drugiej strony również informację, że jest to 2,5-calowy dysk. Więc pozostaje go otworzyć. Mamy instrukcję obsługi. A raczej taki wstępna informacja. Kiedyś czegoś takiego nie było, ale było za to darmowe oprogramowanie do klonowania dysków twardego. A w tym momencie chyba już czegoś takiego po prostu nie ma. Informacja o możliwej pomocy. Generalnie papierkologia. Mamy też sam dysk. On też się niewiele zmienił na przestrzeni lat. Informacja o modelu CT500MX500SSD1. I jest serial number, SATA. Jest informacja, że jest montowany, składany w Meksyku. Nie wiem, czy to lepsza, świadczy o lepszej jakości, czy gorszej. Dalej 1,7 A pobiera w stresie przy 5 V. 500 MB, taka rozsądna pojemność. Sam dysk jest oczywiście malutki, port SATA i wygląda tak. Naklejka, to jest już chyba plastik, tak, słuchajcie, to już nawet opakowanie jest plastikowe w tej chwili w serii MX. Kiedyś też chyba było nawet już plastikowe, więc tutaj się niewiele zmienia. Śrubki, dodatkowe śruby do montażu w saniach. Zobaczmy, co jest jeszcze. Mamy jeszcze dystans. I słuchajcie, w zasadzie cały zestaw. On jest ubogi. Tak jak powiedziałem, testy. No, testów nie będę robił, speed testów, bo to naprawdę nie ma sensu. Chyba że, no to każdy wie, ile to będzie miało. Chyba że podłączę ten dysk pod starego laptopa, to może Was zainteresuje, ile SATA 2 wyciągnie, ale w tej chwili z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę Wam powiedzieć, że przy SATA 3, czyli większości laptopów, komputerów, będzie to na pewno odczyt około 550 MB, a zapis też ponad 500 MB. Pamięci oczywiście TLC 3D, więc te trochę lepsze TLC-ki.
Przy interfejsie SATA 2 to będzie jakieś 300 mega odczyt i jakieś 200 mega zapis. Tak powinno to mniej więcej wyglądać. Tutaj gdzieś link macie do testu. Zrobię wam, podlinkuję wam test tego dysku w starym laptopie z SATA 2. Znaczy podobnego dysku, przepraszam, też Krucjala. A was zapraszam do oczywiście łapek w górę, subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, i w komentarzy w filmie, pod filmem, z informacją, czy posiadacie produkty Krucjala, jak się one u was sprawują, czy jakiś Krucjal wam padł i z czego to wynikało. Z mojej strony to w tym momencie tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Hej, hej.